Widać, że wypracowałeś koszulę świeżoca. Widać, Widać, nie? Może powiedzieć. Dzień dobry, witamy w naszej ciężarówce. I gdzie się szykujesz, powiedz? Szykuję się do Lizbony, przed chwilą sobie nie zrobiliśmy... Nie kłam, do kościoła idziemy. Do kościoła idziemy, przed chwilą zrobiliśmy mega mocny trening. Mega mocny trening, zjedliśmy śniadanie, umyliśmy się. A koszule mogą być niezaprasowane, bo spadły mi jak jechaliśmy, a były wyprasowane, bo w domu. Nie musisz się tłumaczyć, bo nikogo to nie interesuje. W sumie tak. Robimy włosy i wychodzimy stąd. Pokaż, że... Albo to bardziej pokazał, bo tu śmietnik się zrobił. A sprzątaliśmy przed chwilą. Bardzo dobrze, bo sprzątaliśmy. Pomijając fakt, że o 3 w nocy tu przyjechaliśmy, mamy godzinę 11, do 8 spaliśmy, tak jak mówię, zrobiliśmy trening. Pokaż, czym włosy robisz, pokaż swoje... To. No. Czasami to. No. I co jeszcze? Ale teraz tego nie użyłem. I lakier, żeby mi włosy nie zwiewały, bo jak zwieją mi, to wtedy się lipa robi. To są warunki. O! Pokaż, będzie czyścił buty. Te buty nie pasują w ogóle. Nie pasują nam buty do outfitu, ale dobra. To są warunki, w których tu urzędujemy. Dzisiaj. Ty masz jakąś ścierkę, prawda? No właśnie mówię. Aha, bo my czyściliśmy tym ten. Ta pizerka. Ostatnie przygotowania. Łukasz właśnie myje zęby. W tym owym momencie Łukasz myje zęby. Gwiazda wielka, wielkie warunki. To jest nasze mieszkanie generalnie. Myśmy się nikomu nie przyznawa. To zaczynamy wycieczkę. Generalnie pokaż nam, ile mamy stopni. No bo się nie pochwaliliśmy, że jest naprawdę u nas mega jest ciepło. 27 stopni, 28 o 12, 30 o 14. Do 22. Dobra, stopni. Widzicie, jaka pogoda jest. Próbujemy wydostać się z tego parkingu, na który wjechaliśmy. Ciekawe, czy z niego można wyjść, czy jesteśmy tutaj niewolnikami do jutra rana. No to będziemy niewolnikami zaraz, jak nie wyjdziemy. No właśnie. Zobacz. Gdzie w ogóle jedziemy? Jedziemy... Tak o! Przejechać się, bo my Lizbony już kilka razy zwiedzaliśmy. Jak kilka razy? Ale po co kłamiesz? Byliśmy 5 dni, to nie znaczy, że byliśmy kilka razy. No dobra. To jest drugi raz nasz... W Lizbonie. Ale tu, jako że idziemy zwiedzać do miasta, bo tak to w Lizbonie przejazdem jechaliśmy, to byliśmy może właśnie kilka razy. A zwiedzać idziemy właśnie drugi raz. Zobaczymy, co dzisiaj, nie chce mi się, generalnie, czemu ja ciągle mówię generalnie, nie wiem czemu generalnie mówię, ale generalnie. Jedziemy się przejechać, na pewno zjeść obiad, pewnie jakąś kolację, nie wiem co tam zwiedzić, nie mam dzisiaj jakoś takiego, nie jesteśmy nastawieni na zwiedzanie, prawda? Bo nawet nie wiedzieliśmy, że dojedziemy normalnie. A, zobaczcie, widzieliście pewnie tutaj, jakie stare auta stoją i to jest auto pewnie tego. A, pana, Corsa. To jest stara Corsa, zobaczcie. W Hiszpanii i w Portugalii bardzo często można spotkać stare auta, którymi ludzie na co dzień jeżdżą normalnie, a dla nas to już jest samochód, który raczej... Ktoś mieszka raczej. A to o, ktoś raczej mieszka. Pokaż, ile mamy metrów do najbliższej stacji. 900 było. 900. O. Tutaj. Trzeba tak sobie dreptać. Jest mega fajnie ciepło, mi się taka pogoda podoba, mogłoby być jeszcze cieplej, upalnie. Tak. A ty tak. Co powiesz na temat pogody? W Polsce jeszcze takie ma, nie? W Polsce było 20 stopni, albo 22. Ale to czy wiesz, nie, jakie tam... Było? To było w Polsce, nie? Nie, to było we Francji, że było ciepło, a w Polsce, jak wyjeżdżaliśmy, to chyba było 17, bo 16 stopni, Łukasz. No. Wstawaj! Ty! Wake up! Gdzie on ma głowę? Usiądź, kolego. Szkoda mi spodenek. Na rzeczy... No. Czemu on nic nie mówi? Może nawet, ale... nie ma głowy. Jesteśmy na dworcu. Dobra, musimy kupić bilety na pewno w takim oto automacie. Co? I teraz tak, zagadka. Kupiliśmy tikety, nie w maszynie, lecz tam u pana kupiliśmy sobie, prawda? Kupiliśmy i teraz szukamy. To chyba tutaj w dzielinie 4, no, mam mówić coś tam. A tu to jest, to trzeba tutaj odbić. To właśnie są te tikety, które kupiliśmy. Trzeba go przełożyć tutaj. Nie wiem, czy przejdzie drugi raz, ponieważ... Ponieważ przełożyłem. No, a, przeszedł. Cyk. Coś jest napisane po portugalsku. Za 6 minut mamy ten. Za 6 minut mamy dokładnie... Pociąg. Obciąg. Okej, okay, czekamy. Ile mamy minut? 3 minuty mamy, czekamy. Santa Apolonia. Tak się nazywa chyba dzielnica tam, gdzie musimy jechać. Tam sobie wysiądziemy. Zawsze jeździliśmy, znaczy zawsze. Wtedy jak jeździliśmy, to było Bajksa Czaj do czegoś, tak nie?
No ale wtedy w ogóle z lotniska jechaliśmy, to w ogóle całkiem co innego teraz jedziemy. No my tam byliśmy już w samej Lizbonie. Teraz jedziemy tutaj, także... Co tam chciałbyś powiedzieć? Łukasza boli brzuch, nie wiem czemu. Może od kawy? Zjedliśmy maliny, gofry, takie ze śmietaną. Były też jakieś dziwne. Były rozpuszczone. Tak, właśnie już udajemy się w kierunku Lizbony. Ty samolotu nie widziałeś? Gdzie jesteśmy? Dzwonił. Praktycznie w centrum. Wysiedliś. Trzeba tylko stąd wyjść. Pomyśleć dobrze, jak stąd wyjść. Patrzę. Idziemy w kierunku. W kierunku wyjścia. W kierunku wyjścia. Właśnie wynajmujemy. No wiecie co robimy, bierzemy hulajnogę. Co to jest, ty? Dobra. Rozpocznie teraz. 1 euro za odblokowanie. Jedziemy jedną hulajnogę. Weź bardziej, na maksa do przodu buty. Na maksa. To jest hamulec? Trajecie. Trzeba sobie jakoś radzić, nie? No trzeba, ty, ona ledwo jedzie razem. Wyobraź sobie, że pan sam jechał na niej. A pan sam waży tyle, co my we dwóch. Przejazd hulajnogą trwał? Nie wiem, 81 centów. 81 centów. Tyle trwał. Idziemy w kierunku centrum. Idziemy coś zjeść, bo jesteśmy troszkę głodni. A gdzieś tam. Gdzieś tam, nie? Tadzi baki, stać jadę, czy jak to się nazywało, to gdzieś tam. Wpadliśmy do sklepu po wodę. Ej, póki jesteśmy tutaj, to tam dobra relacja, jak jechaliśmy na hulajnodze. Nie wiem, mleko jak było małe, to wziął coś mierządek, bo nie wiem, czy nie od ostrego. Dobra, idziemy. Okej, przyszliśmy do takiej restauracji jak Taberna 132. Już otworzyłem nawet na stronie, na tej, na której chcemy zamówić i tak. Co jemy najpierw? Co jemy? Takie, bierzemy sobie małże. Tu są 4 rodzaje, jak oni podają sobie w tej restauracji małże. Ty wziąłeś te. Ja wziąłem te, więc mam małże, chorizo, cebulę, cherry tomato, wiadomo jakie to są pomidorki koktajlowe, tak? Tak. Parsley, to jest pietruszka, tomato sauce, french fries. No, nie wiem jak czytać, ale wiem co to jest. Dobra. Ja wziąłem te drugie. Co tu jest? A Łukasz wziął takie... To jest portugalski styl, czyli... W stylu portugalskim. Bo tu się myślę French Fries. Czego się napijemy? Winka. Lampkę wina bierzemy. Tak, jakieś zaraz sobie wybierzemy. Czy sangrię? Czy sangrię? Nie piłem. Bierzemy? Próbujemy? Możemy spróbować. No to dawaj próbujemy, bo wino ciągle możemy przyjąć. Dobra. Zamówiliśmy małże i butelkę wina, jakiegoś pan nam polecił. Więc zobaczymy, spróbujemy, jest to wino czerwone. Tinto się nazywa. Łukasz poszedł do toalety umyć ręce, a ja przez ten czas wam coś tutaj właśnie nagram. Tak, teraz sobie zjemy, później pójdziemy sobie chyba na jakąś małą sesję, porobić sobie zdjęcia. Chociaż nie lubię w tą porę robić zdjęć, bo naprawdę wychodzą złe. Może jeszcze poczekamy do zachodu słońca, zobaczymy. Nie wiem co my zamówiliśmy, co zamówiłeś? Ogólnie ja już widzę, że to jest sangria. Od razu widzę, że jest sangria. Nie wiem. My niewyraźnie mówimy? Nie właśnie, ja nie mówię sangria, ja powiedziałem to wino jak się nazywało? Jak się nazywa? Tinto, czerwone tinto. Wino tinto. No sangrię przyniósł. Jak to wlewa? On to wlewał nam. Dobra, spróbujmy, bo jest zimne. Nie trzyma się za panem. Za słodkie. Ale? Wiecie gdzie jest Łukasz? Łukasz robi zdjęcia na Instagrama. Okej, moje małże przyszły. Zobaczcie, mam tu chorizo, mam tu cebulkę. No i oczywiście te fryteczki. No ale już chyba widzę, że to nie jest moje, bo moje powinny być z pietruszką, a pietruszkę dostał Łukasz. Tak. To jest te winko, więc jeszcze chwila i będziemy mogli konsumować, nie? Dokładnie. Okej, Łukasz, jak po 5 minutach jedzenia? Jak mam być szczery, to takie sobie.
Naprawdę? Ale tak szczery na 100% czy 99? Na 100%. To co wolałbyś teraz mieć w ustach? Znaczy co wolałbyś zjeść? No tu czegoś brakuje. Ona jakby była surowa, nie wiem. Czy nie wiem, dziwne, bez smaku. No zielone jakieś tam. Nie wiem. Nie, takie sobie. To twoje? Moje też ja takie. Więc tak, zaprezentuję wam owy mój posiłek. To jest tak, onion. Frytek. I? Dawaj, winko jeszcze. Winko. Yes, very good. Thank you. Widzicie, jak my znamy angielski? Skłamałem. Okłamaliśmy kelnera. A jak mi powiesz, że jest takie sobie? Właśnie nie wiem. Nie znamy tego sobie, właśnie. My tu mówimy bardziej z kultury. I tak nigdy w życiu już tej restauracji pewnie nie odwiedzę. Bo skoro mi nie smakuje na 100%, to dlaczego mam drugi raz tu przyjść? To jest nasz rachunek. 41,40 euro. Ej, Łukasz. Kapi się wody, spokojnie. Spoko. Dwa razy więcej byśmy zapłacili w Paryżu. Właśnie. Także nie ma lipy. Przelicznik biedronkowy, raz, dwa, trzy. No ale po jakim kursie? Po najmniejszym, po 4 zł. Po 4 zł, 4 razy ile? To masz 160 zł, dobra. Pół trasy. Tydzień trasy. No jedzenie na trasę normalnie. Nie, 160 zł? Co ty, nie. 3 dni, 4 dni na trasę jedzenia. Piwo za 2 euro. Cicho, piwo za 2 euro już. Aha, tu jest kolejka do tego. Pamiętam, jak tu chcieliśmy wejść i właśnie kolejka nas zniechęciła. Idziemy? Tu są ciasteczka jakieś. O, po tej pięknej windzie powstała w którym roku? 1784. Kłamiesz. 1800 któryś było napisane. 1800 któryś. Powstała oto ta wieża. Staliśmy w winda. Kolejce. Winda. Staliśmy w kolejce, ale zrezygnowaliśmy, była za długa. Czekaliśmy 5-10 minut, ale nam się to chciało i idziemy sobie dalej. Okej, okay, przyszliśmy sobie wypić. Co pokawce, wypić? Pokawce, i ciastko. Jest... Jak te ciastka się nazywają? Ty, ja nawet nie wiem. Kambe, to jak to się nazywa? To są typowo takie portugalskie ciasteczka. Fiest. I fiest? Musimy się naradzić, gdzie sobie zdjęcia będziemy robić, prawda? Właśnie, przede wszystkim musimy mieć ten statyw, którego zapomnieliśmy z ciężarówki. Tak, zapomnieliśmy statyw z ciężarówki i nie chcemy prosić ludzi o zdjęcia, bo ludzie nie potrafią robić zdjęć, nie podobają się takie zdjęcia. Łukasz, ja ciastko już... Tak jak mówię, to nie jest to samo, co z Lidla. Kupiliśmy statyw, ponieważ aż zostawiliśmy w ciężarówce. Powiedz, ile owy statyw kosztował? 16,50 zapłaciliśmy za statyw, który jest na maksymalnym badziewiu. Oczywiście akcja zdjęcia. Zdjęcia miały być gdzie indziej, a... Tutaj, bo tu jest ładne światło i wszystko fajnie pada. Mamy to? Mamy to. Najgorsze jest to maszerowanie w sumie pod górkę. Czy takie najgorsze? Nogi zrobimy. Nogi zrobimy. Tak, których nigdy nie robimy. Gdzie my idziemy? Tam gdzieś zdjęcie zrobię? Tak, idziemy sobie to. A ty, no to tak, tędy wchodziliśmy, nie pamiętasz? Pamiętasz? Coś sobie przypomniałem. Ty nie patrzysz jakiego gościa, to spokojnie, to zdjęcie mamy z nim zrobione? Tak. Coś pamiętam. Nawet jedno wyszło. Nawet mogę pokazać. Dobra, bo jesteśmy w takim miejscu, gdzie ludzie przychodzą sobie, robią bardzo często zdjęcia. Jest to wzgórze, na którym widać praktycznie całą panoramę Lizbony. Proszę zobaczyć. Trochę wieje, więc fryzury nie są... Teraz dobra. Jakie mają być? Dobra. Łukasz zrobi jeszcze jakieś kilka ujęć. Dobra, biorę plecak, bo zazbuchną mi plecak. Plecak, że święta. Jesteś zadowolony z tego? Dokładnie. Dokładnie. Masz rękę do tego. Ludzie jesteśmy na tym. Dlaczego już ci szkoda ci Justina Biebera, powiesz mi? Bo dostał zakaz od Ferrari, że może kupić Ferrari. A z jakiego powodu? To był powód, że nie może kupić Ferrari. Może nie może kupić Ferrari. Aha. Bo stylingowo jeszcze coś. Jest bardzo mi z tego przykro. I mandaty
i przynosił... Tak, tak, taka ciekawostka na temat Justina Biebera, który nie może kupić już Ferrari. Wpadliśmy sobie do knajpki, żeby skorzystać z toalety, ale oczywiście nie zapominając o tym, kupiliśmy wodę, bo przecież za chwilkę do toalety by nas nie wpuścili. I chyba idziemy znów coś zjeść, jakieś fotki porobić, proszę bardzo, Łukasz skorzystał z toalety. 3 euro zapłacić za wody. Za dwie wody? No. To idź oddaj jedną. Musieliśmy kupić dwie z tego względu, że mamy ochotę na dwie. Nie no, żartujemy, kart to trzeba minimum dwie wody. Miało być bez szynki. No, zamówiliśmy sobie kiełbaski, ser, jakąś szynkę i do tego winko czerwone. Co to jest winko? Żartuję. Jak ser? Bardzo dobre. Kiełbaski bardzo dobrze przesmażone. Bardzo dobrze przesmażone. I to wszystko kupiliśmy tu na tym stanowisku. I winko. To winko, dawaj winka skupię. Taki jakby jarmark, kiermasz, jak to nazwać? Kiermasz kiełbasy. Jesteśmy właśnie przy Różowej ulicy, albo na Różowej ulicy, zwał jak zwał, pokażę, że jest Różowa. Ulica jest Różowa. I czekamy na kelnera, tylko nie wiemy, do kogo te stoliki należą. Czekamy na kelnera, bo sobie zamówimy coś do picia. Nagraj te parasolki. No to nagram te parasolki, o. Widzicie? Ładne. Zmieniliśmy miejsce, bo nikt tam do nas nie podchodził. Widzę, idą nasze piwko, jedno duże, drugie małe. Zobaczcie, jaki ładny stolik. Pokaż. Ładny, co? Coś mu nie pasowało? Proszę bardzo, to jest duże piwo, a to jest małe piwo. Które jest twoje? Dwa są twoje. Oba są twoje. Jakie fajne, zimne, niedobre piwo. Tak o to mi chodziło. Nie, dobre, bardzo dobre, bardzo dobre. Spacerek. Spacerek, idziemy tam nad wodę, zobaczyć co się dzieje. Bardzo ładnie jest, bardzo ładnie. Lubię tę porę taką, też, jak już słońce zachodzi. Już zachód się zrobił taki. I zaraz się ściemni, trzeba wracać. O tu, pan z Ukrainy przyjechał za czasem. Bardzo tu jest ładnie. Bardzo mi się tu podoba. Łukasz jeszcze fotografujący. Mamy trochę sztuki ulicznej. Gdzie takie coś ostatni raz widziałeś? W Mielnie. W Mielnie, ale... Nie, gdzie w Mielnie? W Paryżu robi, nie? Gdzieś tam widzieliśmy, ale nie w Mielnie, nie, gdzieś wcześniej żeśmy. W Kołobrzegu. Tak, w Kołobrzegu. Tak. Podoba ci się taka sztuka uliczna? Aha, bo to Kościotrup teraz śpiewa. Idziemy. No i ta piękna przygoda, opowieść o Lizbonie właśnie się kończy. Idziemy w kierunku pociągu. Dzisiaj tylko sobie pospacerowaliśmy. Co prawda, moglibyśmy jeszcze zahaczyć plażę, ale już czas nam nie pozwoli. Mieliśmy tylko w sumie o 5 godzin, 6. A już musimy iść, no bo jutro trzeba usnąć wstać. To mi się podoba. Piję sobie piwko, które legalnie, w sumie nie wiem czy legalnie, ale każdy pije sobie na ulicy. Można sobie pić piwko elegancko. To jest w sumie drugie piwo dzisiaj nasze, więc można, malutkie. Jest. Jesteśmy Santa Polonia, dworzec. Stamtąd lecimy, nie wiem. Nie pamiętam gdzie, ale lecimy na szczęście. Jesteśmy na dworcu, właśnie poczekali na bilecik. Na Azambuję lecimy, mamy 22:20. Dokładnie pociąg. Dobra, wysiedliśmy z pociągu, bo tak można to nazwać. Nie zapłaciliśmy za bilety. Chociaż... Raz, że maszyna nie działa, dwa, że zamknęła babka kasę biletową. I przejechaliśmy na gapę i jestem z tego dumny, bo zaoszczędziłem 2,45. Za osobę, czyli 4,90. Jest akcja. Dotarliśmy do ciężarówki właśnie w tym momencie. Jestem mega zmęczony. Połaziliśmy trochę, pojedliśmy. Trochę się napiliśmy, nie? No trochę. Nie, mało wypiliśmy. To na tyle dzisiaj w tym co pokazaliśmy wam w Lizbonie. Jutro mamy ile rozładunków? Jeden, nie? Jeden. Jutro rozładowujemy tu sobie w Lizbonie, mamy jeden rozładunek. I mam nadzieję, że wracamy do domu.
I jutro to pokażemy, wszystko też nagramy i to wszystko będzie na vlogu. Tak. Ale to już na osobnym. Na osobnym. Good night. Good night, miłego wieczoru.